Uzdrowisko Krynica Rzegiestów S.A., Fundacja Polish Heritage, Espekto oraz Telewizja Kraków zapraszają na 15 koncertów w ramach cyklu Krynica źródłem kultury. W krynickiej pijalni głównej zagrają m.in. Jam, Kult, Perfect, Ira, Lady Punk, Mrozu i Roxana Węgiel. Od 11 stycznia do 21 lutego w Krynicy Zdroju. Szczegóły i bilety na krynicaźródłemkultury.pl. MTV, Siostry, Małgorzata Karańska i Grzegorz Markowski. Perfekt. Dzień dobry. Teraz podobno rozpoczyna się trasa koncertowa pożegnalna. Czy to prawda? Potwierdzisz to? Potwierdzam to. Kiedyś trzeba zamknąć ten rozdział. Zejść, właśnie. Tak? Niepokonany. Takie jest hasło, motto tego tournée. Tutaj zaczęliście w Krynicy, czy wcześniej jeszcze gdzieś byliście? Nie. To jest właśnie koncerty kończące w tym roku 2020. Ostatni jest w czerwcu w Gdańsku. A to w Krynicy? Co tutaj usłyszymy? Czy tylko te najnowsze, czy te starsze, czy no wszystko, przekrojowo? Przekrojowo, dlatego że to jest tak z 40 lat istnienia zespołu. Ze wszystkich płyt dorobek jest dość pokaźny, chociażby z racji może czasu, nawet nie talentu, ale tych płyt się namnożyło dość dużo, w związku z czym będzie wszystko tak od początku istnienia do 2020 roku. Czy jakiś przełomowy moment w życiu zespołu mógłbyś powiedzieć o tym, który to był dla ciebie? Przełomy były oczywiście takie, jak się prostawaliśmy, no to był przełom. Natomiast jak funkcjonujemy nieprzerwanie od 93 roku, czyli już 27 lat, to w zasadzie toczy się to dość przewidywalnie. To jest, nie powiem fabryka, bo tutaj nie robi się uszczelek, ale no jest to po prostu zespół ludzi, nad którym trzeba rozporządzać, administrować, planować i wykonywać. Może jakieś tutaj twoje wspomnienia z Krynicy, bo to nie jest po raz pierwszy, kiedy występujesz. Myśmy zazwyczaj byli latem i Krynica jest bardzo piękna, ale ja nie zwiedzam, niestety. Ale publiczność, No dzisiaj widziałem bardzo ładną zajawkę naszego koncertu i tam widziałem i Lady Punk i ktoś. Natomiast obejrzałem sobie Krynicę dzisiaj z góry, jedząc śniadanie przez okno, ale i to było wszystko. To niestety to jest czas pracy, w związku z czym skupienie, praca, wyjazd. W związku z czym wszystkie miasta na świecie, w których byliśmy, niespecjalnie zostały obejrzane, spenetrowane. No, taki nasz los. Pożegnalne słowa dla widzów MTV24. Kocham was nieprzytomnie. Wszystkiego najlepszego, samych radości. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Dziękuję bardzo. Szczęśliwych ludzi. Wszystkiego najlepszego o zespołu Perfect, a Perfect dał już Kozakiewicz. Piotr Kudelski został wczoraj dziadkiem. Brawo! Dzisiaj będziemy pili po koncercie. I Państwa zdrowie również robimy zapątkowy do rana. Piotr Urbanek. Jacek Szaklewski. I Jakże Marcowski. Drodze we mgle, kiedy wciągał mnie wiatr.
się choćby ciągnę. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by się twoją zgać. Słuchaj, jak dwa serca biją, czy ludzie myślą. Słuchasz tu dnia w modę. Krajewski czek.